modzie ekokreatywnej. Dzisiaj zapraszam Was z powrotem do studia, u mnie, w domu. Słuchajcie, to studio jest cały czas oczywiście używane, bo ja tutaj mam różne moje ciuchy sceniczne oraz takie ciuchy, które wykorzystuję do stylizacji albo które są z innego sezonu. Także jest cały czas w użyciu, ale jak wiecie, w lecie kręcę na dole, na tarasie. No i teraz jeszcze w sklepie, więc już mamy trzy miejscówki. Natomiast wróciłam tu, bo dzisiaj jest bardzo zła pogoda, pada deszcz. Jest, w dodatku ten deszcz hałasuje jeszcze, więc taras, który i tak jest w remoncie, się już nie nadaje do kręcenia. I pewnie już tutaj zostaniemy, chyba że jeszcze będzie jakaś piękna pogoda i uda mi się coś nakręcić na zewnątrz, bo szczerze Wam powiem, że wolę na zewnątrz kręcić. I światło, i jakoś, no po prostu jakoś czuję się tak bardziej błogo w tym studiu tarasowym. Ale wiadomo, zima idzie, nowy sezon, także dzisiaj jest otwarcie nowego sezonu jesiennego. No i oczywiście zapraszam Was dzisiaj na program stylówkowy, basiki i szafa kapsułowa z lumpeksu na jesień. Także już się cieszę, bo mam tu dużo Wam do pokazania. Także przechodzimy do konkretów i proszę Was oczywiście o zasubskrybowanie kanału, to jest mega ważne dla mnie. No i o polubienie filmiku, także przechodzimy dalej. Przechodzimy do szafy kapsułowej. Szafa kapsułowa kojarzy mi się, szczerze mówiąc, mi się kojarzy trochę z nudą, bo najczęściej to się kończy tak, że pokazują wszyscy jakieś białe, kremowe, beżowe i czarne rzeczy i to jest wszystko, ewentualnie dżinsy. Moja szafa kapsułowa wygląda nieco inaczej i moja zasada jest taka. Dla Was podstawą garderoby, dla mnie podstawą garderoby będzie to, co najczęściej nosimy. Jeżeli nie lubicie koloru białego, to dlaczego macie uważać za basic i biały kolor? To jest bzdura, oczywiście. Ale oczywiście większość osób wybiera takie neutralne, podstawowe kolory, dlatego tutaj generalizujemy dla większości, że te beżowe, kremowe, powiedzmy szare i czarne, granatowe kolory będą taką podstawą. Ja oczywiście też Wam pokażę takie rzeczy, bo też mam takie rzeczy. Chcę Wam powiedzieć, że na przykład ja kocham kolor morski, taki, to się nazywa teal po angielsku, czyli to jest taki ciemny kolor zielonkawo-niebieski oraz bardzo lubię borda, kolory wina i tego typu barwy. Dlatego u mnie w szafie kapsułowej będzie dużo takich kolorów i wręcz w zimie powiedziałam, że one dominują moją szafę. To nie jest tak, że noszę dużo bieli w zimie, absolutnie nie. Będę pokazywać Wam bluzki takie basicowe, oczywiście buty i dodatki też w jasnych kolorach, ale chcę Wam powiedzieć, że myślcie o tym, co lubicie. Nie kierujcie się jakimiś radami stylistów internetowych czy innych, że musicie wybierać biel i beż czy coś takiego. W ogóle to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby skompletować sobie ubrania w ulubionych kolorach, które nosicie i dodatki, które będą wzajemnie do siebie pasowały. To jest taka ogólna zasada szafy kapsułowej. Czyli kupujecie kolory, które lubicie, które często nosicie, które Wam pasują, a skąd wiemy, co nam pasuje, no to trzeba zobaczyć, jakim jesteśmy. Oczywiście typem urody. Jeżeli macie ciepły odcień skóry, bardzo prawdopodobne, że będziecie typem wiosny lub jesieni. Jeżeli macie chłodny odcień skóry i chłodny odcień włosów, czy włosy czarne, czy włosy brązowe, ale w takich mysich, chłodniejszych od kolorach, też bardzo prawdopodobne, że będziecie latem lub zimą. No i tutaj już są różne też zasady, słuchajcie, zima to jest raczej, zwykle to są brunetki o jasnej cerze, do których będą pasować bardzo kontrastowe i wyraziste kolory typu czerwony, mocny, niebieski, biały właśnie, czyli możemy się tu kierować trochę królewną Śnieżką z Disneya, czarne włosy, blada cera i takie kontrastowe kolory. Natomiast lato, tak jak ja na przykład, ja chyba jestem latem neutralnym z tego, co zauważyłam, bo mogę nosić trochę odcieni takich lekko ciepłych i neutralnych oraz zimnych, natomiast na takich bardzo ciepłych wyglądam źle. Czyli tutaj już wykluczam pewne kolory, natomiast jest mi dobrze w dosyć mocnych kolorach, ale w takich bardziej wyrazistych pastelach, w granacie, w kremowym. Natomiast jest mi naprawdę niezbyt dobrze w kolorach jesieni i w kolorach takich rozmytych pastelowych. Tak wyglądam w nich już średnio, muszę być bardzo opalona. Natomiast jeżeli jesteście blondynkami o zaróżowionej cerze brzoskwiniowej, takiej lekko, to będzie Wam dobrze w wszelkich pastelach, kolorach kremowych, kamelowym, takich beżach,
Także wtedy wybierajcie raczej w tą stronę. Oczywiście każdy ma też swoje preferencje, więc ja tutaj się też nie wtrącam do tego, co się Wam po prostu podoba. Bo zawsze można nosić kolory, które nam się podobają, a nie są zgodne z naszym typem kolorystycznym, na przykład na dole, a u góry raczej wtedy wybieramy te nasze pasujące nam kolory. Także dodatki i takie różne rzeczy, które nie są bezpośrednio przy twarzy, możecie nosić wszelkiego rodzaju. No ja Wam tutaj pokażę takie różne pomysły. I oczywiście, że ta szafa kapsułowa, którą Wam tutaj pokażę, jest second handu, bo słuchajcie, second handy, sklepy vintage i tego typu sklepy, które ja preferuję, bo są bardziej eko i możemy znaleźć lepszej jakości ciuchy w nich, to jest świetna rzecz, żeby kupować basiki. Basiki dobrze jest mieć, czyli te rzeczy, podstawę naszej garderoby, czy bluzki, czy spódnice, czy dodatki, dobrze jest mieć dobrej jakości. Jeżeli to są takie zwykłe rzeczy, które nie dają takiego efektu wow, to właśnie warto, żeby one były dobrej jakości, bo ta jakość w tych rzeczach właśnie się obroni i będzie mówiła, że jesteśmy stylowi, że dbamy właśnie o siebie, o jakość, o że jesteśmy po prostu eleganccy. No, eleganckie też. Słuchajcie, więc zacznę od basiców, jak to sama nazwa programu głosi. Wybrałam tutaj rzeczy w kolorach neutralnych, tak jak mówiłam. Pokażę Wam kilka kolorystycznych dodatków, którymi można ożywić stylizację. No i żeby nie być nudnym, żeby właśnie nie było tego poczucia, że wszystko jest takim mdłe i w jednej kolorystyce, to możemy sobie dobierać do tego super dodatki, które ożywią. Czy właśnie jakieś dodatki kolorystyczne, czy biżuteryjne, czy torebki, coś, czy apaszki, które dodadzą nam tego wow, tego smaczku i przełamią nudę. No, zaczynamy od bluzek, moi drodzy. No i pokażę Wam kilka super bluzek. Bluzka jedna, którą mam na sobie. Widzicie, to jest bluzka w kolorze takiej kości słoniowej. Ona jest kremowa, nie jest biała. I co jest w niej super? Jest z jedwabiu. Przepraszam za troszeczkę minimalne wymięcie tej bluzki, ale jak już mówiłam, parownicę mam teraz w sklepie, a żelazko nie zawsze z wszystkim sobie radzi. Bluzka jest z jedwabiu i jej takim efektem wow są i rękawy, i te tutaj piękne zaszewki z przodu. Także ta bluzka naprawdę do wielu rzeczy pasuje, i do spódnic, i do spodni, jak widzicie. Mimo że jest dosyć elegancka, można ją nawet wystylizować fajnie z jeansami i sportowym paskiem. Akurat nie mam jeansów, tylko takie spodnie safari na sobie, ale do jeansów by wyglądała równie fajnie, moim zdaniem. I daje już trochę takiej elegancji. No i widzicie, jest, mimo że jest taka niby basicowa, prosta, w jasnym kolorze, neutralnym, do wszystkiego pasującym, no to właśnie ma już ten pazurek trochę. No i ja właśnie takie bluzki lubię. Nie bardzo lubię takie proste, zwykłe koszule. To nie jest w moim stylu. Ale na przykład widzieliście również mnie w tej bluzce do tych samych spodni. Tam Wam dam przebitkę. I ta bluzka też, widzicie, jest też jasna. Ma piękne guziki z masy perłowej. Ma bardzo ciekawy dekolt. Tutaj ma takie... taki specjalny kształt dekoltu wykrojony, ma takie bufiate rękawy, no i też jest to jak najbardziej basic, który kupiłam w Lumpeksie i w dodatku super firmy, to się nazywa firma The Wardrobe. Przepiękny materiał, bawełna z jedwabiem, także kolejna rzecz, którą można prawie ze wszystkim nosić i prawie do wszystkiego nosić, słuchajcie. Także warto mieć takie trochę ciekawsze, moim zdaniem, niekoniecznie takie zupełnie proste bluzki czy koszule w tych podstawowych kolorach, bo wtedy faktycznie wiecie, że ta koszula właściwie do wszystkiego będzie Wam pasować. Także jest coś w tym, że te kolory neutralne będą miały więcej możliwości po prostu. A koszula kolejna, którą chcę Wam pokazać, też przepięknej jakości, którą kupiłam za raptem 2 złote. All Science, także mega firma, piękna bawełna. No i to jest taka bardzo sztywna koszula, ale też warto jedną taką koszulę mieć w swojej garderobie. Taką prawdziwie białą, bardzo prostą, bardzo dobrze uszytą, bo ta koszula też do wszystkiego, i do spodni, i do spódnicy, się sprawdzi i obroni się zawsze po prostu. Nawet jeżeli będziemy... do tego mieć na przykład tutaj przepiękną apaszkę zawiązaną, pokażę przykład. O, na przykład apaszkę, którą sobie przywiozłam z Barcelony, prześliczną włoską. Patrzcie, jak to pięknie już wygląda, kiedy mamy białą koszulę
i bardzo ciekawą, jedwabną apaszkę. Do tego można czy to zawiązać, czy dać sobie na torebkę tą apaszkę. No i na przykład do tej koszuli będzie pasować praktycznie każda marynarka, no i w zasadzie też każdy dół. Także tutaj mamy naprawdę taką prawdziwą, prawdziwą szafę kapsułową. Będziecie zaraz jeszcze oglądać to w innych zestawieniach. Ale oczywiście idzie jesień, więc na koszulach się nie skończy, bo wiadomo, robi się coraz chłodniej, będziemy potrzebować czasem czegoś cieplejszego albo po prostu odmiany od koszul, bo nie każdy też lubi koszulę, prawda? Ja osobiście nie noszę tak bardzo, bardzo często koszul. Chyba właśnie, że wkładam tego typu spodnie czy jeansy. Ale basiki takie, które przenosimy jeszcze z lata, czarne i kremowe koszulki albo koszulki w waszym kolorze dominującym, czyli tego, co macie najwięcej. Ja mam na przykład taką prześliczną koszulkę Uniqlo, bardzo dobrej jakości. Zwykła bawełniana koszulka, ale też już robi robotę, bo też możemy ją do wszystkich czarnych na przykład ubrań, czy do jeansów ubrać i stanowi super idealne tło. Zaraz Wam pokażę, do czego to można też dobrać. Po kolei swetry. Prosty kaszmirowy sweter w klasycznym kroju. Na przykład na tą koszulę białą, którą Wam tu pokazywałam, można włożyć taki sweter do spodni czy do spódnicy i już mamy idealną stylówę. Widzicie, prosty, kaszmirowy, 100% kaszmir, sweter w serek, do wszystkiego pasujący. Tak jak mówię, ja nie lubię ciemnych swetrów, na przykład do jasnych jeansów nosić, ale już do ciemnych jeansów, czy do nawet do takich spodni, jak najbardziej, do klasycznej spódnicy, do wszystkiego to praktycznie pasuje, słuchajcie. Czarny golf z bardzo dobrej bawełny, cieniutki, który będzie mógł być spodem do żakietów. Cieniutki, tak jak mówię, przelegający z dobrej jakości bawełny, nie żadne dziadostwo, które się Wam skulkuje i to będzie widać, że to jest jakieś po prostu, wiecie, taki tani sieciówkowy ciuch, bo to zawsze będzie wyglądać bardzo tanio. Kolejna rzecz, wełniane koszulki w neutralnych kolorach. Tutaj mam koszulkę 100% wełny Merinosa marki Sofa z taką srebrną nitką i ona będzie robić przepiękną robotę, bo ta srebrna nitka doda nam trochę takiego właśnie ekstra sznytu, widzicie? Takie drobne detale, czasem guzik, czasem krój dekoltu dodają już drugie 50% do stylizacji. Muszę to gdzieś położyć, przepraszam. Moi drodzy, pokażę Wam tutaj golf, zwykły golf z H&M-u, ale całkiem fajny ma skład, bo jest w większości z wiskozy, więc już nie jest to jakieś coś, w czym się będziemy bardzo pocić, co będzie nieprzewiewne, jakiś akryl, poliamid i tak dalej, tylko popatrzcie, taki kremowy, bardzo fajny kremowy sweterek, golfik, basicowy i właśnie to są rzeczy, które zaraz Wam pokażę, jak można wystylizować do takiego golfika, na przykład marynara na wierzch, spodnie czarne, czy spodnie nawet takie, jak mam na sobie, do tego bluza jakaś i już jesteśmy ubrani po prostu. Także ja mam takie basiki, one są wszystkie z lumpeksów. Co więcej, chcę Wam powiedzieć, że będę miała takie bardzo fajne, jakościowe też basiki w różnych rozmiarach w sklepie, ale u nas w sklepie kupicie tylko i wyłącznie rzeczy z takich naprawdę fajnych materiałów, czyli jak chcecie, no takie typowo sieciówkowe, że tam słaba jakość, słaby skład, no to u nas tego nie będzie. U nas można kupić już trochę takie lepsze rzeczy, typu właśnie, nawet jeszcze wiskoza, tak, ale głównie właśnie to będą jakieś lny, bawełny, wełny cieniutkie. Pokażę Wam tu jeszcze podkoszulek, który można nosić przez cały rok, bo taki koszulek z lnu, ja tu mam od By Malenberger, czyli bardzo markowy lniany podkoszulek, widzicie, bardzo prosty, tej podstawowej, takiej jasno-szarej kolorystyce i też on będzie do wszystkiego pasował i na niego możecie na przykład włożyć wełniany kardigan, albo taki kaszmirowy sweter, albo marynarkę ciepłą wełnianą i już mamy spód, taki typowy basic właśnie do wszystkich rodzajów stylizacji, takich trochę bardziej na luzie, bo to jest rzecz bardziej na luzie. No i tak jak mówiłam, u mnie w szafie też bardzo dużo jest kolorów czerwonego wina, bo ja uwielbiam szczególnie właśnie, jak mówię, w zimie takie kolory. No i widzicie, mam tu kaszmirowy golf kupiony za 5 zł z wagi. Zobaczcie, jakie to jest śliczne. W takim kolorze przepięknym. No i też taki golf
w moim ulubionym kolorze jest moim basiciem właśnie. Ja takich rzeczy mam dużo w tych kolorach i zestawiam je ze sobą. Mam torebki, mam buty, mam kozaki w takim kolorze. To na przykład do każdych spodni, również pod spód, do spódnicy. Jest świetny spód, obcisły, neutralny, do tego jakaś biżuteria na wierzch, czy wisior fajny, czy łańcuch fajny, czy właśnie marynara i mamy super zestaw. Tak, to jest to, kochani. Teraz doły, moi drodzy. No i tak, oczywiście, że tutaj macie przekrój takich jesiennych dołów. Oczywiście czerń, brąz, kolor rudy, zawsze w jesieni fajnie to wygląda, bo nawiązuje do tej kolorystyki jesiennej. No i na przykład ja mam spódnice skórzane, które będę na pewno nosić, bo oto są jedne z moich ulubionych spódnic. Tu mam taką rudą spódnicę, którą najbardziej w jesieni właśnie lubię nosić, bo jest ruda, jest ze skóry, jest vintage i na przykład ona do takiej bluzki również świetnie pasuje i do jakiegoś luźnego, długiego kardigana, do botków. Albo do jeszcze takich butów przejściowych, jasnych, też świetnie się będzie sprawdzała. Tak, i tak jak mówię, spodnie. Spodnie mam kilka takich propozycji dla Was. Spodnie na przykład proste, czarne, teraz w tych modnych krojach z rozszerzaną nogawką. Oczywiście ja już w tych spodniach się Wam pokazywałam, teraz już nie będę kolejny raz. Czyli warto mieć czarne, proste spodnie, bo one się na każdą okazję Wam przydadzą. Ja mam też takie spodnie bardziej ekstrawaganckie, na przykład skórzane spodnie, takie lekko krótkawe, które super wyglądają do botków i trochę takich bardziej rockowych stylizacji. Także też skórzane spodnie, jeśli lubicie skórę, to też jest fajny pomysł, czy brązowe, czy czarne. W jesieni, w zimie się na pewno fajnie sprawdzą. Mam też spodnie niebieskie, bo też ja bardzo lubię, jest mi bardzo dobrze w odcieniach takich chłodnych błękitów, niebieskim, turkusowym. No i takie też spodnie lekko rozszerzane w modnym kroju, ale już takie bardziej sztywne, takie bardziej biurowe, do stylu biurowego, też będą rewelacyjnie się sprawdzały, słuchajcie. Także myślę, że warto mieć kilka par spodni w tych podstawowych kolorach, które będą też Wam się łączyć z tymi Waszymi rzeczami, bo takie spodnie i do czerni, i do kremowego, i do, nawet i do beżowego, bo też fajne zestawienie to jest, też będzie fajnie wyglądać właśnie. Także słuchajcie, kilka par spodni i zawsze myślcie o tym, co już macie, jakie kolory lubicie i żeby nie kupować rzeczy od sasa do lasa, bo tak jak mówię, najwięcej takich ciekawych stylizacji można stworzyć właśnie za pomocą dodatków. Idziemy dalej. Spódnice ciąg dalszy, bo jeszcze nie skończyłam ze spódnicami, a już przeszłam do spodni. Ale jeszcze mam tą taką spódnicę, która tak samo się sprawdzi w każdym sezonie. Kupiłam w lecie, to jest jedwabna spódnica vintage z kieszeniami, więc jest w ogóle rewelacyjna, długa, bardzo wygodna. I można ją też włożyć w jesieni, dlaczego nie, do każdej z tych bluzek, do tego podkoszulka szarego, do golfa i do fajnego kardigana albo do marynary. Do kamizelki będzie przepięknie wyglądać, na rajstopach będzie też super wyglądać, bo to właściwie zakrywa całe nogi, więc można mieć też fajne botki, do tego super torebkę i już podkręcamy stylówę. Słuchajcie, oczywiście, że ja nadal, przepraszam, tu mi się coś zahaczyło, że ja nadal kocham te wszystkie niebieskie, tak jak mówiłam, więc u mnie sukienki nadal będą królować. To jest przykład kolorystyczny, bo te sukienki akurat są typowo letnie, ale wszelkie błękity w mojej szafie są basicami, czyli ja też te wszystkie koszulki, sukienki w takich niebieskich kolorach, do tego na przykład granatowy kardigan i już jest stylowa, superowa. Słuchajcie, kolejny przykład mojego ulubionego koloru, czyli sukienka Solar, którą będę stylizować niedługo w programach stylówkowych, takich projektansko-jesiennych. Tu Wam tylko pokazuję, że to jest też kolor basicowy, taka czerwień. Jeżeli lubicie czerwienie i takie kolory wina, to jak najbardziej Wam polecam. I taka sukienka może być właśnie i na koszulę, zobaczcie, do takiej prostej koszuli, czy tamtej z rękawami, czy na golfik, będzie rewelacyjna. Ja na przykład bardzo lubię połączenia takie bliskie sobie, czyli na przykład bordo z takim czerwonym, wyrazistym i do tego na przykład moja torebka dywanowa z ostatniego hola.
Uważam, że taki golfik z kaszmiru, na to wełniana sukienka, taka ciekawa, na przykład jeszcze pas, chociaż ja bym tutaj już nie kombinowała, bo tu już jest zamek i chyba pas to będzie przesada, ale bordowe botki, do tego bordowe rajstopy, my jesteśmy super ubrani, do tego jakaś fajna apaszka, nawet słuchajcie, ta by mogła być, bo jest też z kolorem takim wyrazistym czerwonym, dlaczego nie, albo piękny kaszmirowy szal, też mam w czerwonym kolorze szal kaszmirowy, wow, ekstra, ekstra rzecz. I do tego każda torebka pasuje, czy czarna, czy brązowa, czy jaką tam macie. Ja mam też właśnie tą dywanową, jak Wam mówiłam już. Także, kochani, idziemy dalej. Teraz płaszcze i okrycia wierzchnie. I teraz idąc za tą zasadą doboru kolorów, można mieć kilka takich fajnych rzeczy na wierzch. Ja na przykład uwielbiam koszulę zamszową, którą sobie kupiłam za piątkę, prawdziwy zamsz. I ta koszula na przykład do tego typu stylówek jest cudowna. Już się Wam pokażę w tym. Jest po prostu cudowna. Do tego na przykład biorę sobie brązową torebkę, bo brązową i czarną torebkę to już uważam za taki absolutny must have, czyli taki must, musicie to mieć w szafie, jeżeli w ogóle nosicie brązy na przykład, ale brązowe dodatki na przykład na jesień są ekstra. No i widzicie, bluza już robi nam kurtkę, oczywiście kurtka też jest jak najbardziej ok. No i pamiętajmy o doborze kolorów, że na przykład nieprzypadkowo mam wybrany trochę kontrastowy pasek, ale w odcieniach brązu, który nawiązuje do beżu, i torebkę wybrałam również brązową, żeby jednak to się łączyło, słuchajcie, bo to zupełnie inaczej wygląda, jak mamy rzeczy jednak dopasowane gdzieś tam, te dodatki kolorystycznie. Oczywiście nie musi być torebka w kolorze butów, bo ja na przykład mam tu buty skórkowe kremowe. A już minęły te czasy, kiedy musimy mieć dobraną torebkę do butów, ale jakieś nawiązania jednak w tej garderobie dobrze mieć, bo wtedy widać, że nasza garderoba jest spójna i że mamy po prostu gust, że wiemy, co do czego nosimy, że jesteśmy świadomi naszej garderoby po prostu. No i oczywiście, słuchajcie, tego typu akcesoria możecie u nas kupić. Zastanawiam się, czy nawet tej torebki nie dam do sklepu, bo ostatnio torebki bardzo dobrze się sprzedają w sklepie, a to chyba dlatego, że ja naprawdę znajduję jakościowe skórzane torby i to piękne. To też jest bardzo fajna markowa torba z czystej skórki i to w dodatku naprawdę bardzo ładnie wykończona. No i mam chyba już jeszcze ze trzy inne torebki ze skóry. Troszkę trzeba ją wypielęgnować jeszcze, ale ona jest naprawdę jak nówka, generalnie. I jest piękna w środku też, także będę ją pewnie Wam pokazywać. Natomiast widzicie, że po prostu idealnie pasuje jako taka basicowa torebka, na przykład do pracy mogłaby być. Można do niej dołożyć srebrny łańcuch, żeby było wygodniej, żeby sobie zarzucić ją na ramię, ale można ją zarzucić po prostu też tak. I słuchajcie, prócz tego mam wersję też taką cieplejszą takiej kurtki, bo ta bluza to jest tak na teraz, ale za kilka tygodni będzie już troszkę za zimna. No i dlatego mam taką bluzę cieplejszą. To jest bardziej taka kurtka 100% wełna. I słuchajcie, też kupiłam ją za piątkę, to jest niewiarygodne. Albo nawet za 2 zł. Zobaczcie, neutralna taka żółtawa bluza, trochę jakby piaskowa. Też pasuje super do beżów, do jeansów, wyglądałaby rewelacyjnie do jasnych jeansów. I też jak najbardziej brązowa torebka, no i patrzcie. Bluza, kurtko bluza za 5 zł z wełny i już wygląda się jak milion dolarów, bo naprawdę widać po niej tą jakość. Jeszcze powinnam była sobie tutaj dać na przykład łańcuszek w kolorze takim koniakowym, bo mam. I wtedy by to super, jeszcze bardziej super wyglądało. No i zobaczcie, do tego równie dobrze wyglądałaby taka spódnica skórzana, bo też byłby to super, super zestaw moim zdaniem, ale już nie będę jej teraz mierzyć. Dobra, przechodzimy dalej. Jak chodzi też o okrycia wierzchnie, to mam ciąg dalszy dla Was, bo na przykład taki oversize'owy żakiet,
który mam już wiele sezonów, bo kupiłam go jak zaczęłam tylko kręcić programy. I taki żakiet można dobrać do wszystkiego praktycznie, co tu mam. Łącznie z tym, że mogę włożyć go do tego tutaj, do tej spódnicy, chociaż jest on bardzo długi, więc jak dla mnie proporcje, już taka bardzo długa spódnica i długi żakiet, to jest trochę za dużo, więc ja bym raczej do krótszej spódnicy ją wystylizowała, na przykład do spódnicy zresztą tej samej marki, takiej biało-czarnej. Do tego fajna bluzka, ja bym nawet tutaj nie szła w taką biurową bluzkę, aczkolwiek ta na przykład też by fajnie wyglądała, ale na przykład zwykły podkoszulek albo biały t-shirt fajnej jakości do tego i fajna torebka i już mamy super stylówę, słuchajcie. I tak samo do czarnych spodni, do niebieskich spodni, w zasadzie do wszystkiego to pasuje, dlatego możemy to uznać za taki basic. I w dodatku jest to piękny żakiet vintage. Mam też granatową wersję z tą moją taką ciekawą aplikacją z tyłu, co się Wam bardzo podobał ten żakiet. Mi się też bardzo podoba. No i na przykład to do niebieskich spodni i białej koszuli. Już mamy dwie wersje, czarny i granatowy. I tutaj buty też, jeżeli macie w dwóch kolorach, na przykład białe i czarne, to już macie stylowe, bo kremowe czy białe buty do takiego zestawu będą super pasować. No, ale tak jak mówię, te żakiety są bardzo uniwersalne, można je praktycznie do wszystkiego włożyć. No a jeżeli lubicie styl bardziej biurowy, to polecam Wam takie bardziej też do ciała. Wszystko oczywiście zależy od Waszej sylwetki, bo osoby drobne i niższe nie będą wyglądały dobrze w takich oversize'owych żakietach i krojach. Bardziej dopasowane żakiety. Tu mam wyjątkowo dobrej jakości śliczny wełniany żakiecik z Zary. Zobaczcie, jaki ładny jest. Przepiękny. Już w nim kiedyś miałam stylówy. I będzie on też u nas w sklepie, bo ja mam niestety za dużo rzeczy i się będę musiała pozbyć części tych rzeczy. Ale ten żakiet bardzo lubię, naprawdę, ale bardzo rzadko w nim chodzę, więc będzie on też dla Was. Niedługo już. Mam też przepiękny żakiet z wełny szyty przez Krawca. Cieniusieńka wełna. Taki bardzo klasyczny czarny i chyba się go nie pozbędę, ale też warto taki dobrze uszyty żakiet mieć, pokażę się w nim Wam, bo akurat chcę Wam pokazać, jak wygląda dobrze skrojony żakiet. Patrzcie, to jest szył krawiec, bo tutaj jest napisane wełna i to jest szyte na zamówienie dla jakiejś osoby konkretnej, ale jest dobry rozmiar na mnie i zobaczcie, jak ten żakiet leży. On się nigdzie nie marszczy, tak jak czasem żakiety z właśnie takich cienkich materiałów z Zary, bo akurat tamten w kratkę jest bardzo dobrze zrobiony i uszyty, i ma piękne detale, i ma ładny materiał, ale są też takie tańsze żakiety z Zary, że po prostu jak to włożycie, to wyglądacie jak, no po prostu jak ekspedientka z Zary, więc nie warto. Lepiej kupić już w Massimo Dutti, jak już w sieciówce. W każdym razie naprawdę bardzo ładnie uszyta rzecz i czarny żakiet też nawet do jeansów włożycie i polecam go dla osób właśnie niższych, bo niższym osobom w takich dużych, oversize'owych rzeczach nie jest dobrze, po prostu giną w tym. Także lepiej właśnie coś bardziej dopasowanego, ale to ma prosty krój, to nie jest jakieś retro, tylko to jest bardzo nowoczesny krój. No i do czegoś takiego możecie dobrać każdą torebkę, na przykład taką czarną, którą Wam pokażę w holu niedługo. Czarna torebusia jest przepiękna, z firmy Fossil. Można ją włożyć na ramię sobie. I tak samo, słuchajcie, to apaszka. No i widzicie, że mając takie basicowe ciuchy dobrej jakości, na przykład z lumpeksu, możecie wyglądać elegancko codziennie po prostu. Zmieniamy sobie tylko dodatki. Raz jeden żakiet, raz drugi, raz jedne spodnie, raz drugie i zawsze wyglądamy nieskazitelnie. Tylko pamiętajmy o jakości, bo to jest najważniejsze w tym wszystkim. Jakość. Niech to będzie z lumpeksu, ale dobrych materiałów, dobrej marki, dobrze uszyte. Okej, okay, moi drodzy, no i teraz jeszcze pomówmy o dodatkach, bo o, zostawię sobie tą apaszkę, mi się tak podoba. Jest taka słodziutka, chociaż nie pasuje mi w sumie trochę do tego paska, jak w żakiecie nie było widać. Włożyłabym wtedy sobie neutralny bardziej pasek, na przykład całkiem beżowy lub brązowy, wtedy by on nawiązywał do łańcuchów na tej apaszce.
Ale a propos dodatku, słuchajcie, dodatkami zmienicie wszystko. Piękna biżuteria. Biżuteria vintage się nadaje super na jesień, bo często jest, nie wiem dlaczego, ale często właśnie vintage rzeczy pasują do jesieni. Jest jakiś w tym fenomen. Nie wiem, czy się zgadzacie. Piszcie. Ja mam na przykład dużo kamizelek. Teraz kamizelki są bardzo, bardzo modne i trzeba z tego korzystać, póki są modne, bo wiele sezonów nie były modne wcześniej. Na przykład mam taką kamizelkę Style Butler. Miałam jedną w sklepie, ale już się sprzedała, przepiękną, z króliczka. Ale mam tu taką moją, której absolutnie się nie zamierzam pozbyć, która ma odpinane futerko. Można ją nosić i bez futerka, samą taką robioną ręcznie i z futerkiem. Przymierzam. Niezbyt do tej bluzki pasuje, bo ta bluzka ma za krótki rękaw, żeby taką ciepłą kamizelkę. Ale chciałam Wam pokazać przykład, że kamizelka może odmienić strój. Taki niby prosty biurowy strój, włożymy kamizelkę, no i już jest coś trochę ekstrawaganckiego. W super kolorystyce i to bardzo cieplutkie jest, bo to jest bardzo dobra marka i oni robią rzeczy takie, wiecie, ręcznie szyte, ręcznie robione. Do tego torba. I nie przypadkowo, teraz zobaczcie, ta torba w ogóle ma takie łańcuchy, nie łańcuchy, takie warkocze zaplecione z tych skór. No i te warkocze też nawiązują do warkoczy na kamizelce, więc ja zawsze myślę o takich szczegółach, jeżeli jest możliwość dobrać coś, co tak fajnie do siebie nawiązuje, no to czemu nie? I do tego bym sobie jeszcze włożyła mój łańcuch taki pleciony mam właśnie. Moim zdaniem to wygląda naprawdę super, super, super ekstra. Dobra, i do tego można sobie trench klasyczny, beżowy i już w ogóle jest efekt wow, według mnie. Kamizelki, ciąg dalszy, słuchajcie, będę miała też w sklepie taką długą, piękną kamizelę, też się Wam w niej pokażę. Taka kamizela samodziałowa, w przepięknych kolorach. Ja jeżdżę dużo autem, więc takie dłuższe rzeczy rzadko mi się przydają, dlatego też daję ją do sklepu, ponieważ też ma tak przepiękne jesienne kolory. I zobaczcie, to jest w ogóle baby alpaka na 100%, baby alpaka, bo to ma cudowny ten. I chyba nawet tutaj jest jeszcze jakaś włóczka angorowa, ale to jest naturalne włókno, samodział. No i taka kamizela robi nam już cały outfit. Możemy włożyć prosty strój, nawet w jednym kolorze, brązowe spodnie na przykład i koszulę i włożywszy tą kamizelkę po prostu już wyglądamy wow, ekstra. Oczywiście nie wszystkim się to będzie podobać, bo nie ma takiej rzeczy, która by się podobała wszystkim, ale o, patrzcie. Mamy fajną torebkę, mamy na przykład do tego piękny szal, wystarczy sweter albo golf pod tą kamizelę i już jesteśmy ubrani po prostu jak nie wiem co. Nie wiem, jak się Wam to podoba, ale ja uważam, że to jest bardzo, bardzo ciekawe i eleganckie. Cały czas się waham, czy dać tą kamizelkę, bo jednak ona jest tak unikatowa, że rzadko się takie rzeczy trafiają po prostu. I czasem po prostu się waham, czy kiedykolwiek znajdę jeszcze taką wyjątkową rzecz. Wiecie, o co chodzi. To jest ręcznie robione, więc w ogóle. No i tak, kamizelki to jest jeden pomysł na urozmaicenie. Biżuteria oczywiście, torebki to już też widzieliście. Buty, słuchajcie, buty, ja mam bardzo dużo butów, bo ja bardzo lubię buty, jak większość kobiet. Buty z lumpeksu oczywiście mam, bo ja mam prawie wszystko z lumpeksu. Na przykład takie śliczne buty, słuchajcie, to są buty, które można nosić i w lecie, i w jesieni też. Jeżeli jeszcze nie ma takiej pluchy i deszczu, to spokojnie możecie to nosić w jesieni. Piękne, designerskie buty z Drag Saks, naprawdę są śliczne. One są troszkę za duże na mnie, więc nie wiem, czy ich nie wystawię też w sklepie, bo trochę mi kłapią, wiecie, tak są na pograniczu, ale są skórzane i też, widzicie, są w basicowym kolorze, pasują do wszystkiego, do tej stylówki też by fajnie wyglądały, ale postanowiłam włożyć te, bo teraz mam trochę problem z nogą i te mi bardziej nogę trzymają. Także o, przepiękny obcas, klasyczny krój buta i rewelacyjne są. No i oczywiście, że sneakery, do biegania na co dzień, ja mam takie tutaj też z lumpeksu i takie buty bardzo wygodne, trochę wyglądają jak ortopedyczne, ale mają ciekawe detale, właśnie te sznurówki i na przykład taką słoninową podeszwę, też będzie do wielu rzeczy pasować. Czarne buty, takie ciżemkowe, które też do wielu rzeczy tutaj będą pasować, do większości rzeczy i są bardzo proste, są bardzo minimalistyczne. Jakieś buty na obcasie i ja tutaj
wybrałam te rzeczy, do których nawiązywałam, czyli w moim ulubionym kolorze. Zamszowe takie, na lekkim obcasiku, na co dzień można nosić ze skórki, bo mam dużo bordowych rzeczy. I neutralne, szare buty, które też właściwie do większości rzeczy będą nam fajnie pasować, a szczególnie do jakichś sukienek jesiennych. No i oczywiście już cienkie botki w jesieni. Ja wybrałam rudę, bo mam tu dużo brązów, dużo kolorów takich kasztanowatych i no i ta na przykład spódnica z frędzlami i no i w zasadzie też do tych zamszowych bluz fajnie to wygląda. Do długiej czarnej spódnicy można takie botki też włożyć. Także kilka par butów w różnych stylach, ale pasujących do Waszej garderoby. No i to jest zasada, słuchajcie, garderoby kapsułowej. Mam nadzieję, że to było dla Was przydatne i że zaczniecie kompletować swoją kapsułową garderobę na jesień. Zapraszam Was oczywiście na nasze live'y, do naszego sklepu, bo jak mówię, mamy bardzo dobrej jakości ciuszki. Będziemy Wam pokazywać i dodatki, i ciuszki. I zapraszamy oczywiście do rezerwowania na e-mailu na razie. Wszystko jest w toku, słuchajcie, nasza strona internetowa też będzie powstawać, tylko myśmy bardzo spontanicznie stworzyły ten sklep. Zaczęłyśmy trochę od tyłu, bo najpierw sklep, a teraz dopiero organizujemy tak naprawdę takie formalne rzeczy, ale można oczywiście na razie, jeszcze nie przekroczyłyśmy żadnego progu, bo wydatki w dużym stopniu przekraczają przychód, więc będziemy wszystko organizować w trakcie. Na razie można kupować od nas bezpośrednio przez e-mail oraz po prostu sobie rezerwować rzeczy, albo przyjdźcie do sklepu i obejrzyjcie, przymierzcie. Zapraszamy serdecznie i we wtorek zapraszam Was już na live, gdzie będą piękne spódnice, bluzki i pokażemy Wam też dodatki, których jeszcze nie pokazywałam i być może też będę miała dla Was fajną niespodziankę, o którą wielu widzów już pytało. Także zapraszam, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia. Cześć!